Dzień dobry Państwu. Nie można zrozumieć percepcji wzrokowej, jeżeli nie znamy budowy oka. Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcimy temu zagadnieniu, chociaż być może będzie on mniej finezyjny niż pozostałe, ale musimy przez to przejść. Oko, jak wygląda, Państwo wiecie. Mamy z przodu źrenicę, która ogranicza ilość światła, która dociera do wnętrza. Za źrenicą znajduje się soczewka. Światło przechodzi przez tę soczewkę i dociera do wewnętrznej ścianki oka, która wyścielona jest błoną zwaną siatkówką. Na siatkówce mamy dwa rodzaje receptorów. Czopki to są receptory, które reagują wtedy, kiedy jest jaśniej, i te receptory pozwalają nam widzieć barwy, oraz pręciki, które reagują wtedy, kiedy jest ciemniej, są bardziej czułe. I te pręciki nie umożliwiają widzenia barw. Charakterystyczne jest rozmieszczenie tych receptorów. Czopki znajdują się w tak zwanym dołku środkowym albo żółtej plamce, czyli w tym miejscu jest największe ich zagęszczenie. To jest tam, gdzie trafia oś wzrokowa. W tym miejscu rozróżniamy bardzo dobrze. Natomiast pręciki rozmieszczone są raczej peryferyjnie. Ich zadaniem jest kierować uwagę po to, żeby oś wzroku skierować na obiekt, i ten obiekt owzorować w miejscu dobrego widzenia. Z takiej budowy oka wynika to, że dobrze i ostro będziemy widzieli tylko to, co się mieści w niewielkim kącie bryłowym. I jak Państwo wyciągniecie przed siebie rękę i spojrzycie na paznokieć swojego kciuka, to w takim kącie bryłowym widzimy ostro. To jest kąt około 3 steradianów. W pozostałym kącie bryłowym nie możemy widzieć ostro, bo to jest po prostu niemożliwe i ta niemożność wynika z budowy oka. Jest jeszcze jedno miejsce, w którym wcale nie widzimy. To jest miejsce ujścia nerwu wzrokowego. Tam nie ma fotoreceptorów. A więc mamy taki obszar w naszym polu widzenia, w którym nie widzimy wcale, ale nasz umysł uzupełnia to i mamy iluzję tej ciągłości obrazu. Powiedzieliśmy, że na fotoreceptory pada światło. Powiedzieliśmy również, że pada ono do góry nogami, ale to sobie już wyjaśniliśmy, dlatego nie będziemy wracać. I pytanie, co to jest to światło? I tu, jak Państwo wiecie, zdania są podzielone, bo jedne eksperymenty fizyczne wskazują, że jest to strumień fotonów, czyli cząstek, inne eksperymenty, że to jest raczej fala. Przyjmiemy dla uproszczenia, że jest to fala, bo tak przyjmują wszyscy. I z całego zakresu fal, który jest niesamowicie szeroki, od różnych promieniowań kosmicznych poprzez promieniowania rentgenowskie, cieplne i inne, bardzo wąski, ale to wąziuteńki wycinek tego widma długości fal powoduje w oku wrażenia. I teraz inaczej reagują na różne długości fali czopki, a inaczej pręciki. I tu macie Państwo na tym obrazku narysowane, jak reagują czopki. Jeżeli będziemy oglądali światło o barwie niebieskiej, to odpowiedź receptora będzie bardzo skromna. On wcale nie wytworzy dużo energii. Wytworzy dużo energii wtedy, kiedy padnie na niego barwa żółta. A jeżeli będzie czerwona, to znów mało. Natomiast w przypadku pręcików mamy sytuację nieco przesuniętą w lewo. One bardziej i lepiej reagują wtedy, kiedy mamy do czynienia z falami krótszymi, czyli tak przesuwa się to widmo w kierunku fal niebieskich. Widzicie Państwo, że nie na każdą barwę w różny sposób reagujemy. Niektóre z nich są uprzywilejowane, niektóre nie. Dlatego na ulicach stosuje się oświetlenie żółte, sodowe, bo na to światło reagujemy najbardziej intensywnie i potrzeba najmniej energii zużyć, żebyśmy stosunkowo dobrze widzieli. Co ten gość gada, powiecie Państwo? Opowiadał przed chwilą, że pręciki nie dają wrażeń barwnych, a teraz mówi, jak reagują one na światło o różnej długości fali. Odpowiedź jest taka. Jeżeli weźmiemy 3 koty i każdego pomalujemy na inny kolor, na przykład jednego na żółto, drugiego na zielono, trzeciego na niebiesko, a czwartego jeszcze na czerwono, to jak je wypuścimy na podwórko i zobaczymy, jak biegają, to wszystkie będą nam wydawały się śliczne i kolorowe. Ale te same koty w nocy będą nam się wydawały szare. Tylko jedne będą takie jaśniejsze, a drugie ciemniejsze. I na tym polega to reagowanie na różne długości fal. O czym z tego, co dziś powiedzieliśmy, powinniśmy pamiętać? że mamy dwa rodzaje fotoreceptorów, które przekształcają światło na sygnał elektryczny. Są to czopki, które reagują na większe luminancje, czyli wyższe poziomy jasności i one umożliwiają widzenie barw, oraz pręciki, które umieszczone są peryferyjnie na siatkówce oka, które nie umożliwiają widzenia barw i połączone są po kilka razem z jednym nerwem wzrokowym, dzięki czemu nie umożliwiają również ostrego widzenia. Dalej powinniśmy zapamiętać o tym, że już na poziomie siatkówki oka następuje redukcja sygnału, bo tych fotoreceptorów razem jest około 140 milionów, ale włókien nerwu wzrokowego mamy tylko niecały milion, około 800 tysięcy, w związku z czym muszą być te sygnały w pewien sposób obrobione po to, żeby wysłać je do mózgu. I to jest następny bardzo interesujący wniosek, o tym powiemy sobie w następnym odcinku. I co jeszcze jest bardzo ważne, że w polu widzenia są takie obszary, w których w ogóle niczego nie widzimy, bo tam, gdzie jest ujście nerwu wzrokowego, nie mamy możliwości obserwacji, natomiast nasz umysł uzupełnia te braki i wydaje nam się, że nasze widzenie ma charakter ciągły. I co jeszcze jest istotne, że w różny sposób reagujemy na różne długości fal. Promieniowanie niebieskie wywoła w naszym oku dużo mniejsze wrażenie niż promieniowanie żółte. Promieniowanie o tej samej energii. I tę zależność tej czułości naszego organu wzroku od długości fali nazywamy czułością widmową promieniowania. No i długość fali mierzymy w nanometrach, a czułość widmową w jednostkach względnych, może być w procentach albo od 0 do 1. To mniej więcej tyle. Dalej zajmiemy się obróbką tego sygnału, który biegnie do mózgu i tam dopiero zaczną się niesamowicie interesujące rzeczy. Zachęcam Państwa do następnych odcinków. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.